przyszła z nami porozmawiać sobie. Sama chwilowa zmiana scenografii to jest zdjęcie, które zrobiłam nad Szprewą. Byliśmy w Szprewaldzie 4 lata temu na urlopie. 4, 3, nie pamiętam. Raj dla fotografów po prostu. Kanały, przepiękne miejsca. No sporo ludzi niestety w sezonie. Myśmy się tak postarali koło czerwca. No ale sporo ludzi. Nie myślałam, że tak, że tam tak jest naprawdę pięknie. Zresztą nasze urlopy są takie ciekawe raczej. Nawet jak spędzane gdzieś tu na miejscu. Na początku pierwsze dwa lata nie szaleliśmy urlopowo. Trzeba było się zebrać tutaj z remontami, z cudami. To nawet te w domu, które spędzaliśmy, bo trzeba było na przykład malować, to po muzeach jeździliśmy sobie czynnie. Czynnie. Na urlopie nie wyobrażam sobie pojechać do jakiegoś takiego kompleksu, ja nie wiem jak to się nazywa, gdzie masz same hotele, człowieku, te baseny i te leżaki i ta plaża z leżakami. No niewyobrażalne po prostu. Ja bym się wykończyła w takim zbiorowym. To ci byłaby udręka, to ci byłby żaden urlop. Urlop to ja muszę mieć zaplanowany sama. Zaplanowany wcześniej, gdzie, co i jak. Albo tak bardzo mocno, albo troszeczkę, zależy. Hotele zamówione, to na pewno. A żadnych zbiorowych, żadnych... Ja nawet bym z przyjaciółmi na urlop nie pojechała. Nie, bo to jest mój urlop, a na przyjaciół mam czas w normalne dni, ale nie. No nie wiem, co, że tak mam, ale z przyjaciółmi też mogę spotkać, na jakiś zjazd, na jakieś spotkanie. Tak, żaden problem, ale spędzać urlop z przyjaciółmi, no bardzo mi przykro. No. Wiecie, ja jeździłam z moich dzieciństwo i młodość, to były wakacje, ja tylko przyjeżdżałam wymieniać rzeczy na czyste, bo jak nie z rodzicami na wczasach, to był jeden obóz, po jednym obozie był następny obóz, kolonie. Nie było czegoś takiego, że ja siedziałam w domu. 2-3 dni w ciągu tych 2 miesięcy wakacji to była góra, no może z tydzień. Także i dla mnie te zbiorowe właśnie już te apele poranne, te śpiewy wspólne, no to już mnie załatwiły mnie na dorosłe życie. Ja nawet jak już pracowałam, to nie jeździłam do ośrodków czasowego mojego zakładowego, tylko na wymianę. Na wymianę w góry przeważnie, bo to była wymiana, że ja pracowałam w resorcie górnictwa naftowego i gazownictwa, więc z górnikami były tam ze Śląskiem wymiany. Ja jeździłam w góry, bo latem jako nastolatka jeździłam nad morzem co weekend. No i na dwutygodniowe wczasy co roku, do Międzywodzia, do ośrodka czasowego, któregoś z rodziców, także no, także po prostu te wspólne, muszę mieć jedynie z czego mogłabym skorzystać, to z jakiegoś tam dolotu wspólnego, nie? Ale już wsadzić mnie w autobus i wieźć na jakąś wycieczkę, o nie. W szkole byłam raz w Krakowie autobusem wycieczką, to mi na całe życie starczyło, naprawdę. Mieć na co dzień tą klasę i na tej wycieczce, no mi to było za dużo po prostu. No taka jestem. Co ja zrobię? Inna nie jestem, ja nie zrobię. Także nawet jakby mi tu za darmo jakiś dawali urlop w cudownym ośrodku czasowym w Grecji, Francji, Bóg wie gdzie. To ja wolę do siebie na taras. Szczerze mówiąc, bo tam nikt mnie nie widzi. Jak się uwalę, mogę leżeć na gusieńka, ptaszki jedynie i wiewiórki mnie oglądają. No bo taki jest sens tarasu, nie? Żeby, a nie balkon od ulicy. I w Polsce mieliśmy balkon od ulicy, na tym balkonie nigdy nikt nie siedział. No jako dziecko, tak, owszem, ale później w Bad Ems balkon to było latem następne pomieszczenie. To było od podwórka, bo
nie było samochodów, a do ulicy to no bez sensu. No co to za siedzenie przy stoliku, wyjście i samochody jeżdżą i ludzie po ulicy chodzą. No nie. Nie, to wolę już nie mieć balkonu. 61 rok, o może tak mi idzie. I myślałam, że im jestem starsza, im więcej ludzi poznaję, tym mniej mnie ludzie zawodzi będą, bo nie więcej, bo im nowych ludzi poznaję, to ja po prostu już to zaufanie, tak kredyt zaufania nie mam do każdego i po prostu będę mniej rozczarowana, nie spikając się blisko. No wydawało się, że są takie relacje międzyludzkie, że spiknie się człowiek blisko i tego nie pożałuje. A jednak żałuję. A jednak naprawdę, ja w ostatnimi czasy nie zawieram wcale znajomości po prostu. Nie zawieram i nie chcę więcej zawierać znajomości. Mi jest dobrze samej ze sobą, mi jest dobrze z wami. Taka znajomość właśnie, to jest to blok. Z sieci istnieją od 2005 roku. Poznałam kilka osób z bloga, bardzo fajnych, ale były też zawody. No nie mogę powiedzieć, że na poznanych ostatnich pięciolatce osób, no dziesięciolecie, dajmy na to 10 osób, no dwie okazały się niewarte mnie. To nie jest jednak duży bilans, ale im człowiek starszy, tym taki zawód jest bardziej bolesny, mi się wydaje po prostu, nie? Bo już tak człowiek nie chce tego, tej walki, żeby... Nie, chce być szczery, chce być... I nagle jego słowa są obracane przeciwko nim, jemu samemu. To jest tak nieładnie, nie? Nieładnie. I takie rzeczy wpędzają mnie w depresję też, tak. Bo na depresję choruję od kiedy byłam nastolatką. Teraz się o tym mówi i ja się nie obawiam o tym mówić, nie? Bo jak kiedyś to wariat, no, człowiek nienormalny, od czubków. Albo ja nie rozumiem, co to jest depresja. No i te dobre rady, nie? Tak jakbyś człowiekowi, któremu noga gnije, powiedział, ach, nie. Nie wygłupiaj się, przeżyję z nią, nie daj sobie jej obcinać. Nie cuduj, nie wymyślaj, nie? Najgorzej jest wpuścić do kogoś w takim okresie, kogoś do siebie, otworzyć siebie na tą osobę i później się okazuje, że to wszystko jest przeciwko tobie wykorzystane. To potrafi wpędzić w drugą, następną depresję. Z takim jest opowiadane o tobie z takim prześmiewstwem, że ach, ja jestem lepszy, bo ja tej choroby nie mam. No ale wolę mieć depresję, jak być takim głupim jak ty, człowieku. Naprawdę. Wolę to mieć, bo na depresję jest lekarstwo, a na głupotę nie ma po prostu. Umrzesz głupi. Z tym, że głupi ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są głupi. Tak sobie mówią, że jestem taki inteligentny, taki mądry, taki oczytany, no to tą głupotę pokazać ciężko jest, naprawdę. I czuć się chce? Nie, ja od karzełka walczyłam, żeby dlatego mnie tak szlak trafiał, to jej idiotyczne zachowanie, ta jej głupota bezdenna, żeby jej udowodnić, że jaka jesteś głupia kobieto. Próżny, nie ma sensu po prostu, nie ma sensu. Nie, bierz z tego, co dla ciebie najlepsze, tak jak Ropucha sobie wzięła, bardzo fajny tytuł wzięty. I ciesz się, że nie musisz tego słuchać i oglądać na co dzień, jak to robiłaś wcześniej. Nie? No dużo jest takich karzełków w moim życiu, ale to jest prawda, że mali ludzie są okropni, są jacyś tacy Kaczyński. Mało tlenu mają. Na tym swoim poziomie gębowym, otworze gębowym, no mało tlenu mają, no niestety. Są wyjątki oczywiście, ale to są wyjątki, które reguły potwierdzają i tyle. Są ludzie, w których się zakochujesz po raz drugi, nie? Za pierwszym razem nie klapnie, a za drugim razem
znaczy nie do końca klapnie, o. A za drugim razem po prostu eureka, olśnienie. Bo czemu ja z tym człowiekiem na koniec świata, nie? Są ludzie, którzy na pierwszy rzut oka są fantastyczni. A na 25 okazuje się, że to też wszystko była gra. Są ludzie, którzy zostają fantastyczni. I takich jest najwięcej w moim życiu, naprawdę. A są ludzie też, którzy po 30 paru latach okazuje się, że byłaś dla nich, nie wiem, potwierdzeniem tego, jacy oni są, że dobrzy w życiu. Dopóki byłaś sama i musiałaś o to życie walczyć, o to przetrwanie, bo miałaś dwoje dzieci i zwierzałaś się, jak ci ciężko, to było wszystko fajnie. A w momencie, kiedy nagle zaczęło się tobie powodzić i zaczęłaś mieć status, okazuje się, że no, że smart to jest bardzo brzydkie auto, albo plastikowe badziewie, jak Karzełek mówi, ale to o Karzełku akurat nie mowa. Ale właśnie mówię, mali ludzie są, no serce im się w gównie macza i brak tlenu. No tak to jest, niestety. Niezależnie od płci, niezależnie od płci, mnie kurdupel na przykład okradł. No. Tak ufałam, tak wierzyłam, że mnie okradł. Okradł mnie. Ale wiecie co, ja nie mam jakiegoś takiego... Tak, w pierwszym momencie oczywiście, zanim się tam dorwała, tym jaja mu za uszy zawinęła. Ale z czasem... Jego życie, to ja wierzę, że życie, karma wraca. Dobre wraca i wraca to złe. Szczęśliwy ten karakan to nie jest na pewno, a mnie jest obojętny po prostu. Mi się wydawało, że byłam zakochana. Mi się naprawdę wydawało, bo każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza. Ale tak z wiekiem to była moja chora ambicja urażona na koniec. Inny karakan wpędził mnie w depresję, ale to nie, że on mnie wpędził, uchowaj Boże, nie, po prostu sytuacja, stracone lata. Bo skończyłam 50 lat i straciłam 2 lata. Nic z tego nie zyskałam, kompletnie nic. Poza tym, że następny człowiek głupi zaistniał w moim życiu, że dopuściłam do tego. I tak to... Tak to działa właśnie. No, ostatnio nie u mnie osobiście się podziało, ale tak jakby u mnie, bo u człowieka, którego kocham bardzo, bardzo, bardzo kocham, na którym zawsze mogę polegać. No, już nie chciałam mówić, jak bardzo się zawiodłam. Bo przecież bardziej jak ta osoba się zawiodła, ja nie mogę, a jednak mimo wszystko wpędziło mnie to w niezły dół i w niezłą deprechę. Siedzę teraz właśnie w depresji. Zresztą widać, jak kręcę film, no nie ma tej, no siedzę na tabletkach i cieszę się, że chodzę do pracy, bo w domu bym nie wyrobiła. Praca mnie zawsze ratowała przed myślami. W pracy człowiek, nawet jak ma chwilę o czym pomyśleć, to jest to jakaś pracowa rzecz, a nie ta, która cię gnębi. No jest troszeczkę lepiej. U tej osoby też no dzieją się cuda. No, kiedyś się do tego wszystkiego przyzwyczaja. Kiedyś się to jakoś rozwiąże. Tylko po co to wszystko było, prawda? Po co? I tak to jest niestety. No to się wyżaliłam jakoś. To w sumie jest fajnie, bo rozmawiam tak, jakbym z sobą rozmawiał, swoimi myślami się biła. I staram się być szczera, choć wiem, że tam będą mnie, że to jak to, ten film wejdzie na ekrany YouTube'a, to będzie publiczny.
dlatego nie zdradzam imion, nie zdradzam nazwisk, nie zdradzam osób, a mogłabym w sumie, karkano mogłabym pokazać, ale po co mi to? Wiecie co, tak mówią, nienawidzieć. Na nienawiść sobie zasłużyć, to nie wiem, co trzeba by zrobić. Zamordować moje dziecko. Zamordować mi męża. Okaleczyć najbliższych ludzi. Okaleczyć, fizycznie okaleczyć. Stworzyć obóz koncentracyjny i wsadzić tam ludzi. Tak, za to można nienawidzieć. A jak ktoś cię okradnie, Boże kochany. Twoja głupota, nie trzeba było wierzyć. Nie trzeba było wierzyć. Mogłabyś powiedzieć prawdę o złodzieju. Ale po co? Jego życie już dawno napiętnowało. Biedny, nie dość, że kurdupel, nie dość, że serce w gównie, nie dość, że to te kaprawe oczka, to małego fiuta ma. No. Życie go nie czyni piękniejszym, wyższym, ją czyni, a jeszcze mniejszym i bardziej takim sfilcowanym. Na mózgu, na ciele, ble. No, nasze decyzje życiowe są czasami śmieszne. Moje trwały krótko, dziękować Bogu, bo mi się spieszyło. Powiedziałam, że jestem starsza. I tyle. To minie, ja wiem, że to minie. I to uczucie strachu, to jest straszne, taki surrealistyczny strach. Ten, kto wie, o czym mówię, wie, o czym mówię. Bo depresję się nie da opisać. Każdy jest inny, każdy ją inaczej przeżywa, każdy inaczej tą chorobę znosi, każdy inaczej tą chorobę traktuje, każdy inaczej z tą chorobą walczy albo przesypia, przeczekuje jej przejście. Dla każdego jest co innego, ale to jedno, że życie tak potwornie potrafi boleć. Tak strasznie, że już się nie chce żyć. To każdy chory zna i wie. I nie trzeba szukać przyczyny. Przyczyny szuka tylko idiota. To jest choroba, po prostu choroba. Jak ból głowy, no niby są przyczyna. Jest przyczyna bólu głowy, a bywale nie ma. Przyczyn migreny jeszcze do tej pory naprawdę nie znaleziono. To samo jest z depresją. To samo jest z rakiem. Są różne przyczyny. Są ludzie podatni, mniej więcej. A najgorsi są ci, którzy się z tego wyśmiewają. To są bardzo prymitywne, głupie jednostki. Naprawdę. Tacy ludzie nie zasłużyli, żeby im powiedzieć dzień dobry. Nie zasłużyli, naprawdę. Są okropni. Byli okropni. Są po prostu niepotrzebni. Niepotrzebni na tym świecie. Jest wielu niepotrzebnych ludzi na tym świecie, a ci to już najmniej, którzy potrafią się wyśmiewać, którzy potrafią twoją chorobę publicznie wyśmiewać, którzy ciebie w takim stanie zastali, bo im zaufałeś, puściłeś do domu, a później publicznie opowiadają, co się u ciebie w domu działo. Oczywiście zapominając o tym, że to jest choroba, nie? Że to jest choroba, że na przykład ja, będąc w ciężkiej depresji, przez 8 miesięcy wygrzebałam sobie w swoim pokoju dróżkę na kanapę i nic tam nie robiłam. Był kurz, był brud i nic tam nie robiłam. W tym moim pomieszczeniu, gdzie żyłam, spałam. Ja byłam w stanie tylko wstać i umyć się, zrobić sobie byle jaki makijaż i iść do pracy. To było wszystko, co potrafiłam. A miałam dziecko. I w takim okresie wpuściłam osobę do mnie i ta osoba po prostu opowiada wszem i wobec, że jestem brudas, że osocza jakieś tam były. W
tym u mnie w mieszkaniu, a sama, bo ją chłop wyrzucił za drzwi, ją wystawił, to sama przyłaziła do mnie się prosić, że ona mi tu będzie pomagać, nie? Ale się dziwię chłopu, że ją wystawiłam. Też, ja ją też wystawiłam, tą osobę z mojego życia. Naprawdę. Bo beznadziejnie głupia. Żadnych wniosków z niczego nie jest w stanie wyciągnąć. No beznadziejnie głupia osoba, potwór. Po prostu szczyt głupoty, szczyt. Szczyt. No i takie żyje. No i już chciałam do tego Szprewaldu. Z powrotem. Zawsze marzyłam o tym, ledwo tam się pojawiliśmy, żeby takie zdjęcie mostu zrobić. Zrobiłam. U mnie w domu wiszą tylko moje zdjęcia i kilka chińskich kaligrafii. Bo dlaczego mam kupować jakieś reprodukcje, czy oryginały jakichś marnych malarzy, na którym jest w tej chwili stać, jak mogę swoje zdjęcia po prostu powiększyć, oprawić, powiesić, prawda? To zostanie po mnie. I zawsze chciałam, żeby coś po mnie zostało. I zdjęcia po mnie zostaną. Zostaną filmiki po mnie. Nie chcę żyć o tak i umrzeć i później, żeby nic nie było. Chcę zostać w sercach ukochanych ludzi. I zamiast grobu, na który muszą chodzić, bo muszą, bo tak wymaga tradycja, a poza tym grób jest po to dla tych, którzy zostali, zdjęcie, jedno, drugie. Nie lepiej jest popatrzeć na zdjęcie, przypomnieć sobie, jak z jakim to zapałem biegałam po Szprewaldzie i wydawało mi się, że jak nie zrobię 300 tysięcy zdjęć dzisiaj, to jutro już tego nie będzie? Tego miejsca akurat, tego mostu nie będzie? I to jest takie sympatyczne, uważam, to co jest we mnie, bo ja siebie bardzo lubię, naprawdę. Od dłuższego czasu nawet siebie lubię. Do tego stopnia siebie lubię, że ignoruję ludzi, którzy mnie okłamują. Którzy chcieliby mnie wykorzystać, albo wydaje mi się, że mną manipulują. Nie, ja to przejrzałam, kochani manipulanci. Ja wiem, co wy chcecie ode mnie. Nie tak. Ja nie wiem, co wy chcecie ode mnie. Ja nie wiem, dlaczego chcecie mną manipulować. Ja nie wiem, dlaczego tego typu jakieś dziwne sytuacje.
tylko właśnie dzięki temu, że te malowanki kręcę, że właśnie ten film, zastanawiałam się, ja go potnę na pewno bardzo. Zastanawiałam się, czy go w ogóle, no co pójdę ludziom marudzić, że jestem w dole, mam depresję. No ale czemu nie? Dlaczego mam być, udawać, że szczęśliwą, zadowoloną, robić siebie karzełka?